Cześć, ludziska, z tej strony Kinga. Dzisiaj mam dla was do porównania dwa różne sprzęty. Będzie to tablet graficzny za 100 zł. I ekran graficzny za około 4000 złociszy. Duży. To może go odłożę. Wielu z was chciałoby zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową, jednak patrząc na rynek i jak bardzo jest szeroka oferta i przeróżne są ceny, tak jak chociażby w przypadku tych sprzętów, które teraz tutaj mam, no to rzeczywiście bardzo jest ciężko dokonać tego wyboru. Dlatego postaram się wykonać dwie takie same grafiki i podać wam, jakie są właśnie różnice i dzięki temu może będzie wam łatwiej dokonać wyboru, czy lepiej zaoszczędzić, czy jednak zainwestować więcej w swoją przyszłość. Na samym początku zacznę od tego cudeńka za 4000. Jest to ekran, wyświetlacz graficzny Huayan Canvas GT221 Pro, który może dla początkujących trochę przerażać cenowo, jednak to, co on ma do zaoferowania, osobiście uważam, że jest naprawdę warty swojej ceny, ale do tego przejdziemy zaraz. Ma on aż 21,5 cala oraz 8192 stopni nacisku, czyli dość dużo. Stylus ma bardzo ciekawe opakowanie, dzięki czemu jest wygodny do przechowywania, ale przy okazji jest bardzo stylowy. Ale no niestety, nadal trzeba go ładować. Ale nie ma co narzekać, bo w zestawie jest dodatkowy stylus. Więc spoko. Jako motyw do narysowania wybraliśmy Alfika jako postać z Fortnite'a, najnowszego Ragnaroka. Żeby było jak najpoprawniej, zaczęłam od czerni i bieli, dopiero później będę przechodzić w kolory. Taki zabieg bardzo dużo nam rzeczy ułatwia. Jeśli jesteście osobami, które się troszkę denerwują, że nie wiedzą, jakich kolorów użyć, kiedy korzystają z grafiki komputerowej i bardzo często macie mętnik, po prostu za dużo tych kolorów jest, zaczynajcie właśnie od tej czerni i bieli. Dzięki temu się nie pogubicie, a już z kolorami będziecie bawić się później. Czy można zrobić tak, że będzie tylko baza czerni i bieli i później wszystkie detale robimy na kolorach, jednak ja postanowiłam, że tą czerń i biel dociągnę do końca, że postaram się zrobić jak najwięcej i dopiero później, kiedy już miałam tak naprawdę prawie jakby skończoną grafikę, zaczęłam nanosić kolory. Za pomocą narzędzia krzywych mogłam ustawić sobie, żeby wszystko było niebieskie i to była moja baza, dopiero potem zaznaczyłam sobie oddzielnie grzywkę i inne elementy tak, żeby po prostu wyciągnąć z nich tą kolorystykę, która posiada postać Ragnaroka właśnie z Fortnite'a. I teraz zaczynamy całą naszą zabawę, która moim zdaniem jest najciekawsza, najfajniejsza i najprzyjemniejsza. A na tym ekranie graficznym pracowało mi się niesamowicie i zdecydowanie jest duża różnica od jego poprzednika, czyli od GT220, na którym wcześniej rysowałam. Jest bardziej matowy i ten nacisk jest naprawdę odczuwalny, ponieważ czułam się troszkę tak, jakbym nie rysowała na tablecie, tylko właśnie bardziej tradycyjnie, troszkę jakbym miała przed sobą kartkę i ołówek albo kredki. Naprawdę dla mnie to było szokujące, bo myślałam, że ekran jak ekran i że każdy będzie dość podobny do siebie, jednak tutaj okazało się, że niektóre brasze, do których już się wcześniej przyzwyczaiłam, musiałam nauczyć się jakby ich od nowa, przyzwyczaić się do tego nacisku, który się różni, ale dzięki temu można o wiele więcej z grafiki wyciągnąć. No bo jakby nie patrząc, jest dwa razy czulszy i dzięki temu po prostu te same brasze zachowują się zupełnie inaczej. Ale nacisk jak nacisk, do tego można się naprawdę przyzwyczaić. Z tego, z czego ja jestem najbardziej zadowolona, to przyciski funkcyjne, których wcześniej nie miałam i one bardzo ułatwiły mi pracę, tylko trzeba zapamiętać, gdzie co jest, więc czasami mimo wszystko klikałam trochę klawiaturę z przyzwyczajenia, ale to ułatwia pracę, ponieważ mogę sobie przesunąć ten ekran o wiele bliżej, klawiaturę tak naprawdę odstawić na bok i w ogóle z niej nie korzystać. I dzięki panelowi dotykowemu o wiele lepiej korzysta się z lupy. No to teraz pora przychodzi na tego malucha. Poprzednią grafikę robiłam gdzieś z 4 godziny, więc tutaj będzie tylko i wyłącznie głowa Alfika, ale to będzie naprawdę wystarczające do tego, żeby porównać. Głowę poprzednią robiłam gdzieś z godziny i tutaj też będzie godzina, żeby było jak najbardziej adekwatnie do porównania jakości grafiki. Początkowo troszkę obawiałam się rozmiaru, że jest taki malutki, więc pewnie będzie niewygodnie. Fakt faktem, o wiele fajniej byłoby, gdyby był większy, ale to nie jest tak, że majtamy ręką po całym biurku i brakuje nam tego tabletu. Da się do tego przyzwyczaić. Jednak już nacisk? O, duża różnica. Sam stylus jest o wiele gorzej wykonany, bardzo, bardzo słabiutki jakościowo. I początkowo były w ogóle problemy ze sterownikami, gdzie przy ekranie graficznym nie było żadnych problemów, po prostu był podłączony, zainstalowany i wszystko pięknie działało. Tutaj trzeba było już bardziej pokombinować, żeby nie było problemów, ponieważ kiedy przykładałam stylus do tabletu,
po prostu znikał mi kursor. Można było rysować, ale nie było kursora. No, w ten sposób rysować się nie da, więc trzeba było troszkę pokombinować, ale w końcu się udało. Ale problemy były przy innych aspektach. Rysowania można się nauczyć, można się wprawić, to nie jest jakieś strasznie ciężkie rysować tutaj, patrzeć gdzie indziej, jednak jest mniej naturalne. Wiadomo, że o wiele lepiej, kiedy patrzymy tam, gdzie rysujemy. Do tego, kiedy chciałam wybrać jakieś narzędzie, czyli zwyczajnie coś kliknąć, musiałam zrobić to kilka razy i mieć bardziej jakby stylus ustawiony pionowo niż pod kątem, bo pod kątem w ogóle nie reagowało, ale kiedy miałam odpowiednio ustawionego stylusa, to wtedy magicznie działało, ale też po na przykład trzech kliknięciach, albo właściwie trzech stuknięciach. Na poziomie jakiś maziaj, na poziomie jakiś plam jest naprawdę w porządku. Oczywiście początki są zawsze trudne i nawet kiedy korzystamy z ekranu graficznego, gdzie mamy wszystko pięknie na wyświetlaczu, to i tak musimy się do niego przyzwyczaić i wprawić. To nie jest tak, że on już rysuje za nas i wszystko potrafimy zrobić. Więc czy korzystamy z jednego czy z drugiego sprzętu, musimy się go nauczyć. Ale problem jest z detalami. Detale jest o wiele ciężej zrobić na takim tablecie. I to, co zauważyłam, zdecydowanie czas pracy jest dłuższy. Mimo że wykonałam dwie głowy w dokładnie tym samym czasie, czyli przez godzinę, to i tak jest bardzo duża różnica jakości. To, co wykonałam na tablecie, jest o wiele mniej detaliczne, są bardziej brudne przejścia, jest mniej ostre i widać tak, jakby to było zrobione na szybko. Jednak to, co wykonałam na ekranie, jest bardziej dopracowane i można byłoby oczywiście na tablecie wykonać to tak samo, no ale musiałabym więcej na to czasu poświęcić. Podsumowując, po takim doświadczeniu o wiele bardziej będę preferować i polecać ekrany, wyświetlacze graficzne niż tablety. Znacznie szybciej oswajamy się z nimi i szybciej na nich rysujemy, no i mają więcej zastosowań. Chociażby taki wyświetlacz może nam służyć równie dobrze za monitor. Jednak kiedy chcemy już mieć monitor odpowiedni do tabletu, tak żeby oddawał odpowiednie barwy, no to już tutaj musimy również zainwestować w lepszy monitor, więc to nie jest tak, że tylko kupujemy tablet za 100 i już jesteśmy szczęśliwi, a wbrew pozorom wyświetlacze graficzne świetnie nadają się do gier, ponieważ mają bardzo niskie opóźnienie odświeżania obrazu. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli jesteście w stanie odłożyć pieniądze na to, żeby kupić sobie wyświetlacz graficzny, to naprawdę warto. I to będzie tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, jeszcze aktualne są pytania do Q&A, więc zadawajcie poniżej tego filmu i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa! Pamiętajcie, żeby oglądać nas jeszcze na Twitchu. No i odwiedźcie jeszcze inne nasze social media.